Dobra, moi kochani, modlę się i zaczynamy Słowo Boże, tak? Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy dzień, za to, że możemy, Panie Jezu, Ciebie uwielbiać, wywyższać Twoje święte imię, za to, że możemy się spotykać, Panie Jezu, mówić o Tobie, jak jesteś wielkim Bogiem. Niech będzie Tobie chwała i cześć. Amen. Tytuł dzisiejszego słowa jest wiara. I chciałbym, żeby został wyświetlony od razu tekst na samym początku. Hebrajczyków 11:1. Okej. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. Tak w Biblii jest napisane o wierze. Moi kochani, kiedy wydarzyły się pewne rzeczy i myślałem sobie, a nie wiem, czy mam mówić na ten temat, czy nie. Znowu przyszedł piątek, znowu przyszła grupa domowa i padło kilka słów, które jakby mnie przekonało do tego, o czym mam mówić. I nie wiem, czy sobie zdajemy sprawę, myślę, że tak, że my Polacy mieszkaliśmy w kraju chrześcijańskim. Przynajmniej tak nam wmawiają. Przynajmniej tak nam mówią, że ponad 98% to są chrześcijanie. Czyli w momencie, kiedy mówimy, wierzysz w Boga, jest słowo powiedziane, tak, wierzę w Boga. I moi kochani, miałem kiedyś przyjemność mieć za sąsiada pewnego myśliciela, pewnego człowieka, który był profesorem socjologii, ekonomii, jeszcze parę innych dziwnych kierunków. Chyba 7 tytułów miał takich. Wiecie? I wiecie, kiedy stanąłem z nim oko w oko i wiedziałem już, że on jest akurat taki naukowy i ma tyle wiedzy, pierwsze pytanie, jakie do niego skierowałem, czy pan wierzy w Boga? Pierwsze pytanie, czy wierzy pan w Boga? I wiecie, to był człowiek, który bez wątpienia był bardzo mądrym człowiekiem. I popatrzył mi się w oczy i mówi tak, Marek, użyję takich łagodniejszych słów, Marek, musiałbym być skończonym, tak, uderzonym mocno w głowie, gdybym nie wierzył. I zastanowiło mnie to. Wiecie, zastanowiło mnie to, co on mi powiedział. Wydawało mi się, że człowiek, który dotyka nauki, powie nie, nie wierzę. A to mnie zaskoczył odpowiedzią. I faktycznie jest tak, kiedy rozmawiamy z ludźmi, to większość jest w stanie powiedzieć, tak, wierzę w Boga. Czasami się spotykamy z takimi ciekawymi ludźmi, którzy mówią, nie, nie wierzę w Boga, wierzę w szatana. Wiecie? Ale w większości przypadków ludzie wierzą w Boga. Ale jest jakaś w tym... Chrześcijanie czują dyskomfort, jak słyszą słowo wierzę w Boga. I wiemy, z jakiego kraju wyjechaliśmy, mieszkamy tutaj. Jak słyszymy wierzę w Boga, jest jakiś taki dyskomfort. Macie coś takiego? Ja mam. I wiecie, statystyki w 2018 roku mówiły tak, że osób biblijnie wierzących w Polsce jest, wiecie ile? 0,4.
biblijnie, nie? A w wieku takim jak Filip i ciut starszy, to jest 0,03. Wyobrażacie sobie? Czyli ogólnie prawie narkomanów w naszym kraju jest dwa razy więcej niż osób wierzących. Biblijnie. Bo nie mówimy o osobach, które mówią wierzę w Boga, tak? Bo to, że on wierzy, że Bóg jest, powiem szczerze, niekoniecznie musi coś zmienić w jego życiu. I dzisiaj chciałem mówić o wierze. I gdzie w tym całym dylemacie pojawia się tak naprawdę problem? I gdzie tak naprawdę wkrada się coś, gdzie my jako chrześcijanie czujemy pewien dyskomfort? Wiecie, bo jeżeli rozmawiasz z osobą i pytasz się, czy wierzy w Boga, i on ci mówi, wierzę, to tak naprawdę sobie myślisz, a to fajnie, jest zbawiony. A w rzeczywistości tak nie jest. On sobie może wierzyć w Boga, a niekoniecznie musi być zbawiony. Tak? I powiem wam tak. Miałem sytuację kiedyś, kiedy przyjechałem tu do Anglii. Do dziś dnia mój język nie jest dużo lepszy niż wtedy, ale co nieco jest. Pierwszą moją pracę, że tak powiem, naraił mi mój kuzyn tutaj w Anglii. Poszedłem na budowę. Pierwsze pytanie, czy gadam po angielsku? Mówię nie. A pytałem się, a w jakimkolwiek innym języku rozmawiasz? I mówię, że po rusku. No i się okazało, że to są Armeńcy. I oni, Armeni, mówią po rusku, nie ma z nimi problemu, idzie się dogadać, mówią w jakimś normalnym w miarę języku. I wiecie, i na tej budowie jeden z tychże ludzi zadał mi pytanie, czy wierzysz w Boga? Wiecie, to jest pierwszy dzień, ja jeszcze nie wiedziałem, o co tam chodzi. Wiecie, biegałem z piaskiem z góry na dół. I mu odpowiedziałem, tak wierzę. Ale wiecie, w momencie, kiedy on mi zadał to pytanie, już się cieszyłem, będzie rozmowa, nie? Już, mówię, super, nie? Ja się troszkę przerwy, otarłem czoła, już będzie rozmowa, mówię, wierzę. I on zrobił tak, a to super, fajnie. I okej, okay, i skończył ze mną rozmawiać. Chcę dzisiaj poruszyć pewnej rzeczy, bo pewną rzecz. Tak jak śpiewaliśmy tą piosenkę, powalić nie dam się. I obietnice spełnią się. Wiecie, ja wierzę w to, że diabeł nas nie jest w stanie powalić. Ja w to wierzę z całych sił. On nie jest w stanie nas powalić. On chodzi jak lew ryczący i nie jest w stanie nas powalić. A teraz zadam pytanie, na które sobie sam odpowiedź. Ile razy czujesz się powalony? Ile razy czujesz się powalony? Ile razy czujesz się pokonany? Wiecie, w Rzymian 10:17 jest zapisane takie słowo. Wiara jest z słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. Amen. I moi kochani, wiecie, kiedy ten fragment Słowa Bożego przeczytałem, wiedziałem piękną rzecz. I kiedy ten fragment Słowa przeczytałem, gdzie się rodzi miejsce, w którym możesz powiedzieć, że tak wierzę, tak jestem. I teraz posłuchajcie, bo wrócimy właśnie też do tego fragmentu. Jestem ojcem wiary w XXI wieku. Ostre słowa, co? Kojarzycie Abrahama, o którym się mówi, że jest ojcem wiary. I wiecie,
Chciałem poruszyć historię Abrahama. Wiecie, że to był człowiek, który był bogobojny, który służył Panu Bogu, który starał się robić wszystko tak, jak pewne normy w tamtym czasie nakazywały. Tylko brakowało mu jednej rzeczy – potomstwa. I Pan Bóg mu dał obietnicę. Kiedy Pan Bóg nam daje obietnicę, to wiecie, to jest piękna rzecz. Ja bardzo się cieszę z obietnicy, które są zapisane dla mnie w Biblii. Wiecie dlaczego? Bo wiem, że dał mi dobry Bóg. Ja się już o to martwić nie muszę. Wiecie, ja mam zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby wychować jak najlepiej dzieci. Wiadomo, wpadki się zdarzają. I to chyba regularnie. Ale ja mam zrobić wszystko, co w mojej mocy, a Pan Bóg się zatroszczy, żeby on był zbawiony. I moje dwie dziewczynki. I o to ja już się nie martwię. Ja robię wszystko, co ja potrafię. Czyli pokazuję Boga w domu, tak jak potrafię najlepiej. Robię wszystko. Chciałbym otworzyć fragment Biblii. 21 Mojżeszowa, 22 rozdział. Sekundę, zaraz powiem, gdzie dokładnie. I chcę wam powiedzieć, jeszcze wrócić przez chwilę do tych obietnic. I obietnice się fajnie słucha. Wiecie? To jest piękna rzecz słyszeć obietnice. To jest jedna z obietnic, które ja kocham. Dlaczego? Bo powodują to, że ja się nie martwię o moje dzieci. Bo Pan Bóg się o nie troszczy lepiej niż ja. Ale moim zadaniem jest zrobić wszystko w domu, żeby we mnie widziały żywego Boga. Tak? Komentarzy może być trochę po tym kazaniu. A więc poproszę 1 Mojżeszowa 22. Przeczytamy króciutki fragment. 22, 7, 8. I rzekł Izaak do ojca swego, Abrahama. Tak, ojcze mój. A ten odpowiedział. Oto jestem, syn mój. I rzekł. Oto ogień i drwa. A gdzie jest jagnię na całopalenie? Abraham odpowiedział, Bóg upatrzył sobie jagnię na całopalenie, syn mój, i szli obaj razem. I moi kochani, to jest fragment w Biblii, który każdy rodzic, każdy ojciec, kiedy czyta ten fragment Biblii, to powiem wam, najchętniej by zamknął Biblię i powiedział, Boże, ale czytam, że Ty jesteś dobry. Boże, ale czytam Twoje obietnice, które masz dla mnie. Ale czytam to, co Ty robisz dla mnie wspaniałego. Ty, że dbasz o mnie, że Ty wszystkie włosy na głowie są policzone, że Ty w takich szczegółach o mnie zadbałeś. Wiecie, kiedy czytamy Boże błogosławieństwa, to jest fajnie. Zaczyna być fajnie, kiedy w życiu ty musisz wypełnić pewne słowo, mianowicie słowo wiary. Kiedy ty musisz wypełnić to, co jest napisane w Słowie Bożym, wiara wtedy jest słuchania. Moi kochani, kiedy do tego fragmentu się nachylimy, i pomyślimy o słuchaniu. Chcę ci powiedzieć, możesz słuchać ludzi różnych. Możesz słuchać słów i kazań najlepszych na świecie tysiące każdego tygodnia, bo nie będziesz miał czasem co zrobić i poświęcisz sobie taki czas. I możesz to zrobić. I to będzie piękna, błogosławiona rzecz. Ale błogosławioną rzeczą jest bardziej słuchać. I ten oto Abraham, on nie dlatego jest ojcem wiary, że wierzył w Boga.
ale dlatego, że on słuchał Boga. I tu jest cały klucz. Wiecie, my możemy słuchać kazań, my możemy słuchać mądrych osób, możemy znać teologię. Do momentu, kiedy my nie zaczniemy słuchać Boga w moim prywatnym życiu, nie zacznę słuchać tego, co Pan Bóg mi mówi i wykonywać. Przyszedł taki dzień, kiedy te obietnice u Abrahama się spełniły. On miał swojego syna umiłowanego. Kiedy mu się urodził, on miał 100 lat. Wyobrażacie to sobie? Ostatnia deska ratunku. Udało się. Cudem dziecko. 100 lat. Jego żona, to ona w takie rzeczy to w ogóle nie wierzyła. I wiecie, przyszedł moment, kiedy obietnice się u Abrahama spełniają, ale przyszedł też moment, kiedy Bóg Abrahamowi mówi tak, a dzisiaj mówię ci, weźmiesz swojego syna i złożysz go mi w ofierze. I wiecie, co Abraham robi? Jak czytałem tą historię, to mnie najbardziej zaskoczyło. Mniej więcej sytuacja była tak, jak moja żona wam opowiadała. Nie mogła spać, sobie ja tak to wyobrażam. Nie mogła spać, poszła do innego pomieszczenia i zaczęła rozmawiać z Bogiem. Abraham nie mógł spać, poszedł rozmawiać z Bogiem. Oj, dostał takie łagodne słowo, piękne, tak pobudzające do życia. I Bóg mu mówi tak. Złożysz syna swojego jedynego w ofierze. A Abraham wstaje rano. Bierze swoje dwoje pracowników. Sług. Tak się mówi? Sług? Sługów? Sługi. Okej. Okay. Sługi. Polska języka bardzo trudna. Bierze sobie sługi, dwoje. Bierze swojego syna. Biorą drwa, biorą ogień i jadą. W miejsce, o którym powiedział im Bóg. Mówi w pewnym momencie do sług, wy tu zostańcie, a ja z moim synem pójdę na górę, którą powiedział mi Bóg, złożyć ofiarę mojemu Bogu. I w czasie tej podróży syn mówi te słowa. Ogień jest, drwa są, ojcze, a gdzie baranek? Wiecie, w tamtych czasach nie było innej możliwości, jak tylko ta, że jeżeli chciałeś być czysty przed Bogiem, to szedłeś i składałeś zwierzę. Przelewała się krew. Krew musiała się przelać. Przelewała się krew. I wtedy ta osoba, która składała tą ofiarę, była czysta. I się jej udawało. Godzinę, dwie, tydzień, dwa. Ciężko powiedzieć, ile się udawało, ale jakiś czas się udawało. I wiecie, i ten Abraham, idąc na tą górę, słyszy od swojego syna te słowa. I patrzy w oczy swojemu synowi i mówi słowa, które nie wiem, czy... Wiecie, ja dzisiaj te słowa czytam i nie wiem, czy one by były w stanie przejść przez moje gardło. Bóg upatrzył sobie ofiarę. I patrzę w oczy mojego syna. I mówię, Bóg upatrzył sobie ofiarę i idę twardo na tą górę. Ja wiem, żebym w tamtym kierunku nie szedł. I ja wam powiem coś. To był Boży sługa. I Pan Bóg tak otwiera serca. Wiecie, że nawet takie krnąbrne serce jak moje, Duch Święty przychodzi i mówi i przemienia sposób myślenia w danym momencie. I Abraham poszedł na tą górę, złożył drwa, związał syna, podniósł nóż i w tym momencie anioł zawołał i mówi, stój Abrahamie. Jagnię za twoimi plecami jest uwiązane w krzakach, podnieś je, złóż w ofierze i składa mu obietnicę.
Piękna rzecz, znowu wróciliśmy do błogosławionych w końcu rzeczy, do obietnicy, którą tak bardzo kochamy. Jest to jagnię i on bierze to jagnię i za swojego syna składa to jagnię. Ale chcę ci powiedzieć, że ze względu na to, co Abraham zrobił, ze względu na to, co on uczynił w tym momencie, Bóg powiedział, ze względu na ten zbieg wydarzeń i twoje posłuszeństwo, za to, żeś mnie usłuchał, będę błogosławił wszystkim narodom przez ciebie. Kto robi zakupy w Tesco? Robert, ręka do góry, gdzie jesteś? No, przez co takie pytanie? Bo wiedziałem, że przynajmniej jedna ręka będzie. Wiecie, że do kogo należy Tesco, tak? Błogosławi cenami czasami? Błogosławi. Ja sam mnie błogosławią wypłatą co miesiąc, że tak powiem. Sam u nich pracuję. Błogosławią mnie wypłatą co miesiąc. Naród wybrany. Wiecie, te słowa nie poszły na wiatr. To była obietnica Boża, ona się wypełnia. Dzisiaj dla Roberta, który robi zakupy w Tesco i trafia świetne promocje, taka reklama, może Tesco coś dorzuci, nie, do zboru. Nowe narodzenie Londyn. Ba. Moi kochani, ale wiecie, kiedy myślałem o tej historii i serce mi krwawiło, pomyślałem sobie o innej historii, która zmieniła ludzkość. Pomyślałem o Jezusie Chrystusie. I przerzucimy teraz do Mateusza 26. I przeczytam 26-39. Potem postąpił nieco dalej, upadł na oblicze swoje, modlił się i mówił: Ojcze mój, jeśli możesz, niech mnie ten kielich minie, wszak nie jak ja chcę, ale jak Ty. Panie Jezu, Pan Jezus, tego dnia, kiedy już się zbliżało to, po co przyszedł na świat, kiedy zbliżało już się to, po co przyszedł na świat, klęka i się modli w taki oto sposób. I moi kochani, ja bym chciał, często właśnie myślimy w ten oto sposób, że śpiewamy piosenki "Nie powali mnie nikt", "Obietnice spełnią się", a siedzimy w rzędzie i tak naprawdę jest to śpiewane przez łzy, bo zwycięstwa w życiu nie czujemy, a powaleni czujemy się więcej niż zwycięzcami. I chcę wam powiedzieć, że to jest smutne. To jest smutne. Wiecie dlaczego? Bo Pan Jezus nie poszedł na krzyż, bo musiał. On poszedł na krzyż, bo chciał i cię kochał. Jeżeli uważasz o sobie, że jesteś w jakiś sposób naznaczony, że pewne rzeczy przez całe życie ci się nie układają, to ty jesteś ta zła, to ty jesteś ten niedobry, to ty jesteś ten, któremu się nic nie udaje i cały czas się mierzysz z taką myślą, chcę ci powiedzieć, że przybił
każde przekleństwo do tego krzyża. Każde przekleństwo. I wiecie, kiedy w tym ogrodzie Getsemane Jezus się modlił i w taki sposób padły słowa, że nie moja wola, lecz Twoja. Moje serce zaczęło myśleć. Chcesz mieć wiarę jak ziarnko gorczycy? I teraz pytanie, Kościele, czy chcesz mieć taką wiarę jak ziarnko gorczycy? Nie wystarczy przyjść na nabożeństwo i wysłuchać dobrego kazania. Dobrego albo mniej dobrego. To nie ma znaczenia jakiego. Jeżeli ktoś otwiera Biblię i czyta fragment Słowa Bożego, przysłuchaj się jemu. I choćby w tym kościele była posłucha nie wiadomo jaka, jeżeli ty w swoim życiu zaczniesz to wypełniać, to cuda w twoim życiu będą mieć miejsce. To błogosławieństwo w twoim życiu będzie mieć miejsce, choćby nie wiem co. Bo Boże Słowo ma taką moc. Bo Boże Słowo ma ogromną moc. I trzy razy te słowa Jezus wypowiadał do swojego tatusia. A propos, dzisiaj rano rozmawialiśmy i padły słowa o trzech pierwszych Ewangeliach, że one są tak bardzo, bardzo podobne do siebie. Padło słowo synoptyczne, tak? Tak to się nazywa? Synoptyczne. Ja wiecie, ja nie używam takich trudnych słów, bo mi się zaraz pomylą literki i wyjdzie z tego coś innego. Ale o pierwszych trzech Ewangeliach mówiliśmy. Ja wam powiem pewną ciekawostkę. W pierwszych trzech Ewangeliach słowo tatusiu. Między innymi nie chcę powiedzieć, że we wszystkich momentach jest to nazwane bardzo podobnie, ale mi chodzi o przekaz emocjonalny, to jest zdrobnienie, to ciepłe powiedzenie do Ojca. W tych trzech Ewangeliach jest powiedziane ponad 60 razy. Wiecie, ile razy jest to powiedziane w Starym Testamencie? Nie, jest. Jest. Trzy. Nie jestem pewny dokładnie, ale trzy. Taka jest skala. A powiem wam jeszcze więcej. A w tej czwartej, wiecie ile razy jest takie sformułowane, nie użyte? W tej czwartej ponad 100. Czyli mamy taki rozrzut. Mamy taki rozrzut. Abraham był ojcem wiary. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, Jezus Chrystus umarł za ciebie na krzyżu, ty też możesz być ojcem wiary. Ty możesz być mamą wiary w swoim domu. Ty możesz być tatą wiary w swoim domu. A ja ci powiem, dlaczego warto. Dlatego warto, że jak masz dzieci, to one na to patrzą. Nawet jak ich nie masz, to chcę ci powiedzieć jedną rzecz. W kościele wszystkie dzieci też patrzą. Przychodzisz do kościoła i wszystkie dzieci też patrzą. Kiedyś rozmawiałem z taką moją koleżanką. Wiecie, ona nie mogła mieć dzieci. Dramat w małżeństwie i ciężka sytuacja. I wiecie, podeszłem kiedyś do niej zapytać o ten temat. Wiecie, ciężko pytać kobiety o dzieci, jakich nie ma. Wiecie, ja już byłem wtedy tatą, miałem Filipa, ona była moją rówieśniczką na lata. I ją zapytałem o to. A ona mi mówi, Marek, zobacz, mam kościół i zobacz, ile jest dzieci w kościele. Ile oni potrzebują widzieć Jezusa. Ile oni potrzebują widzieć. Ona się akurat zajmowała młodzieżą w kościele i traktowała te wszystkie dzieci jak swoje. Ja wam powiem tak. Wiara.
to jest rzecz, to jest przenośnik, który możesz przenieść w pokolenia. To jest przenośnik, który możesz przenosić bardzo daleko. Ale to nie taka wiara, że wierzę w Boga, tylko taka wiara, że jak On mówi, to ty wykonujesz. Jak On mówi, że trzeba coś, to ty mówisz, tak jest, Panie Jezu, ja chcę posłusznie to zrobić. Powiem wam tak, historia Abrahama powala mnie na kolana. Historia Abrahama powala mnie. I ciężko mi o niej mówić, bo kiedyś podałem taki przykład na grupie domowej, nie wiem, czy ktoś pamięta, i można fajnie mówić, i potem się chrześcijanie zaraz podpierają takim wersetem, nie? Ale Pan Bóg ci nie da znieść więcej, niż jesteś w stanie. I ja w to wierzę, nie? Że Pan Bóg nie da znieść. Ale podałem taki przykład wtedy. I on daje dużo do myślenia osobom, które wierzą w Boga świadomie. Macie syna, córkę, dziecko, które pięknie się uczy i ma praktyki w najlepszym szpitalu, z najlepszymi lekarzami, ma najlepsze stypendium, ma najlepsze oceny i ma świetlaną perspektywę pracy w szpitalu. I wy wiecie o tym, że ma otwarte drzwi na cały świat. Będzie zarabiać hajs, że głowa mała. Mi się to nie udało, mu się przynajmniej uda. Chwała Bogu. Oj, to jest Boże błogosławieństwo. Gorzej, jak ten syn powie: tato, jeszcze mi został rok tej medycyny, ale ja wiem jedno, Pan Bóg mi mówi, że tego mam nie robić. Jadę studiować teologię. Bo wiem, że jeszcze dodam, mam być pastorem. Chcę wam powiedzieć tak, nie życzę nikomu takiej rozmowy w domu i takiej sytuacji, ale życzę tego, żeby każdy mógł pójść za głosem Pana Boga i posłuchać tego, co On ma do powiedzenia nad życiem twojego dziecka, nad życiem twojej żony lub życiem twojego męża. Chcesz mieć wiarę jak ziarnko gorczycy? Zacznij wypełniać to, co Pan Bóg do ciebie mówi. Zacznij robić to, co Pan Bóg do ciebie mówi. Dotyka cię, nie opuszczajcie wspólnych zgromadzeń. Zacznij to wypełniać. Prosta rzecz. Choćby nie wiem co, w piątek, w niedzielę jestem na nabożeństwie lub na grupie domowej, w sobota Lester. Jestem i koniec. Dlaczego? Bo chcę być ojcem i matką wiary XXI wieku. Gdzie ty tam będziesz jeździł do Londynu? Gdzie ty tam będziesz przemierzał świat, żeby się spotkać z braćmi? A tak, będę. Dlaczego? Bo chcę być tak jak Abraham. Wiecie, ostatnio powiedziałem, że oglądałem mapki. Wiecie, w Biblii są takie mapki i czasami się patrzy na to, jak oni przemierzali, żeby podzielić się chlebem i winem ze swoimi braćmi. Wiecie, w sandałkach bez osiołka, 40 kilometrów po piachu i biegli z radością, że mogą się spotkać z braćmi, pomodlić się razem, złamać chleb, porozmawiać do rana i śmigać do domu z powrotem. Ale fajna radość. Super. 40 kilometrów. Nic, tylko się cieszyć. A właśnie tego od nas Pan Bóg oczekuje. Nic, tylko się cieszyć z tego, że możemy wykonywać to, co On nam każe zrobić. Jak często my się z tego cieszymy, a jak często mówimy: Boże, nie dam rady, Boże, ja temu nie podołam, Boże, to jest tak ciężkie dla mnie, Boże, ty widzisz, że ja leżę i potrzebuję, żebyś mnie podniósł. Jak często. A Pan Bóg chce, żebyś stał, mówił Boże Słowo,
i był pewny tego, że jesteś córką, synem Tatusia Najwyższego. Modlitwa pańska zaczyna się tak: Ojcze nasz. I ona się nie zaczyna tak bez powodu. Kiedy Jezus wisiał na krzyżu, padły takie słowa: wykonało się. I problemem chrześcijaństwa jest tak często moment taki, że oni się uwikłają w coś, co wydaje im się, że oni muszą zapracować sobie jeszcze bardziej. Wiecie, przychodzenie na nabożeństwa to nie jest twój obowiązek. Nie musisz tego robić. Tyś powinien to z radością robić. Jeżeli nie ma radości, zacznij się modlić o to, żeby był z radością, żebyś tęsknił za każdym razem, że moi bracia się spotykają, jedzą chleb, piją wino, modlą się o siebie, a mnie tam nie ma. Nie wiem, jaką masz społeczność, ale w twoim sercu taka tęsknota powinna być rzeczą normalną, żeby iść i spotkać się. Jezus na krzyżu krzyknął: wykonało się. Wiecie, to jest greckie słowo i znowu nie wiem, czy wypowiem dokładnie. Tetelestai. Tak to mniej więcej fonicznie by brzmiało, tak mi się wydaje. Na pewno ktoś mnie może poprawi w komentarzach, także czytajcie. I wiecie, co ono oznacza? Polskie tłumaczenie mówi: wykonało się. Mamy takie słowo, które określa jakby pewną myśl. Ale ta myśl jest taka, że ona jest wyszczególniona. Zapłaciłem za ciebie cenę. Całą. Nic nie jesteś w stanie dodać. Nic nie jesteś w stanie z tego ująć. Ona jest zapłacona, tak i koniec. Amen. Kropka. Wykonało się. To dokładnie to znaczy, że jeżeli ty chcesz coś do tego dodać, nie da się. Jeżeli coś chcesz z tego ująć, nie da się. On umarł za ciebie na krzyżu i grzech jest pokonany. Już nie jesteś niewolnikiem grzechu. I to jest najpiękniejsze. Już ty nie jesteś niewolnikiem. I to właśnie taka jest różnica pomiędzy chrześcijaninem a poganinem. On jest dalej w niewoli i on ma dalej problem z pornografią. On ma dalej problem z rozliczaniem się finansowo, bo ZUS przecież tyle kosztuje, a będzie jeszcze więcej. No to jak najlepiej? No tak najlepiej. No nie dam się okradać żywcem. I zawsze jest ta myśl, że my jako ludzie potrafimy zrobić coś niby lepiej, a zawsze robimy gorzej. I Bożego błogosławieństwa w tym nie ma. Chcesz być pełna wiary, pełen wiary? Zacznij słuchać Boże Słowo. Co masz zrobić i to rób. Nie obracaj się za siebie i nie mów: Boże, przecież nie, to nie, nie, to na pewno nie do mnie. To na pewno nie ja. Jonasza, kojarzycie? Taki człowiek. Bardzo lubię jego historię. To jest świetny przykład mojej osoby. To jest idealny przykład. Tylko ja przyleciałem do Anglii samolotem, a on musiał płynąć statkiem. To taka różnica. Takich ptaków dużych Pan Bóg nie stworzył, dzięki Bogu. Ale a rybę stworzył. I Jonasza musiała chrupnąć, żeby on sobie przez 3 dni wszystko przemyślał w tej oto rybie. I ta ryba go musiała wypluć na brzeg. I on wtedy w tym brzuchu powiedział takie słowa: Boże, zrobię to, co ty mi nakażesz. Zrobię, posłucham, wysłucham i wykonam. I idzie do Niniwy. Zadam jedno pytanie. Ile lat już siedzisz w brzuchu ryby? Nie lepiej już wyjść? I wykonać, co Pan Bóg chce. I iść dalej.
Potem się napotkają inne rzeczy i inne żale, ale z Panem Bogiem też to idzie załatwić. Po co siedzieć w brzuchu ryby? Pan Bóg już umarł. Wszystko zostało przybite do krzyża. Wszelkie przekleństwo, wszelka niemoc, wszelka choroba, wszystko zostało przybite do krzyża. Jeżeli chcesz mieć wiarę, to zacznij wołać do Boga. Boże, jak ja mam Ciebie słuchać? A On Ci powie. I przed zaczęciem się nabożeństwa powiedziałem tak, kocham słuchać Pana Boga, ale nie powiem, że ja się tego nie boję. Za każdym razem, kiedy się modlę i wiem, że Pan Bóg przychodzi, kocham ten czas z Nim bardzo, za Nim zawsze tęsknię. Ale wiem jedno, że jak On mi coś powie i zwróci na coś uwagę, to zajmie mi czas, żeby ogarnąć się. Chciałbym, żeby to było tak szybko, wiecie, łatwo. Nie zawsze mi się tak udaje. Niektóre sprawy jestem w stanie załatwić. Dobra, Boże, objaśniłeś mi to, dzięki Bogu, że tak jest i mogę iść dalej. Ale niektóre sprawy rozgryzam w sercu jakiś czas. To nie jest takie łatwe i muszę Go prosić, żeby On mi pomagał. Nawet z moim synem mam modlitwy takie, żeby pomagał pewne rzeczy zrobić, pewne rzeczy załatwić. Dlaczego? Bo czasami nawet takie najprostsze rzeczy, wcale one nie są takie łatwe. I na sam koniec poproszę zespół. Chodźcie. Na sam koniec, jak ja już stąd zejdę, chciałbym Wam zostawić pewną myśl. Czy chcesz być osobą pełną wiary? Czy chcesz być osobą pełną wiary przed Bogiem? Jeżeli chcesz, to po prostu musisz zacząć słuchać Słowa Bożego. To nie znaczy tylko słyszeć, ale słuchać, czyli i wykonywać. Jeżeli Pan Bóg ci jakiś czas temu powiedział, co masz zrobić i ty wiesz, że to Pan Bóg ci powiedział, bo nie kręci się ku lepszemu, tylko albo stoisz w miejscu, albo jest jeszcze gorzej, to wiesz, że na pewno Pan Bóg ci to powiedział. Nie zwlekaj, załatw tą sprawę. Załatw tą sprawę. Dlaczego? Bo Pan Bóg przez ciebie, przez człowieka wiary, chce błogosławić narody. Pan Bóg przez ciebie chce błogosławić twoich sąsiadów, twoje rodzeństwo, twoich rodziców, być może babcię i dziadka. Czy warto temu poświęcić życie? Bez wątpienia tak. Panie Jezu, tak bardzo Ci dziękujemy za dzisiejszy dzień. Za to, że jesteś wspaniałym Bogiem, Panie Jezu, który nas kocha, Panie Jezu, i chce nam błogosławić, Panie Jezu, każdego dnia. Dziękuję Ci, że jesteś Bogiem, Panie Jezu, dla którego nie ma żadnych przeszkód, Panie Jezu. Że Ty jesteś Bogiem, który jest w stanie rozwiązać każdy problem, Panie Jezu, jesteś Bogiem, który jest w stanie zabrać każdy ciężar z serca człowieka. Chwała Ci niech będzie i cześć. Bądź uwielbiony i wywyższony. Amen.